życia wiecznego w przyszłym świecie. Niech przystąpi ten, który ma być ustanowiony ministrantem, Ignacy Gawlas. Drogi księże, w imieniu tego kandydata proszę o dopuszczenie go do służby liturgicznej oraz o udzielenie mu Bożego błogosławieństwa. Drogi księże, czy jesteś świadomy wielkiej godności ministranta i jego obowiązków? Został o tym pouczony. Drogi Ignacy, po kilkumiesięcznym przygotowaniu, uznając twoje szczere pragnienie, dopuszczamy cię do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będziesz mógł odtąd nosić świętą księgę, a także krzyż, zwycięski sztandar naszej wiary. Będziesz dawał znaki dzwonkami, podawał dary ofiarne oraz na cześć Boga nosił kadzidło i światło. Przyjmij pelerynkę na znak, że jesteś dopuszczony do służby ministranta. Drogi ministrancie, dla umocnienia twojej woli złóż przed całym zgromadzeniem swoje przyrzeczenia. Ja, dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekam święte czynności ministranta wypełnić pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej. Święty Tarcesjuszu, módl się za nami. Amen. Niech Bóg pobłogosławi twoje dobre dzieło, prowadzi cię, abyś wytrwał i pięknie szedł przez całe swoje życie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Do Boga zanieśmy nasze modlitwy i prośby w intencjach Kościoła i całego świata. Módlmy się za wszystkich należących do Kościoła, aby troszczyli się o jedność, mieli tę samą miłość i wspólnego ducha. Módlmy się za odpowiedzialnych za losy krajów i narodów, aby kierowali się dobrem osób im powierzonych. Panie, prosimy cię.